Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprosić Państwa na wywiad z panem Leszkiem Sławkiem, prezesem Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego w Armiach Sprzymierzonych. Wywiad dotyczyć będzie wypraw, które odbyły się szlakiem polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Panie Leszku, zacznijmy może od dwóch pierwszych wypraw związanych z II Korpusem Polskim. Na początek poprosiłbym o przedstawienie wyprawy pod Monte Cassino, gdyż jak wiadomo, była to wyprawa dosyć skomplikowana. Brało w niej udział 8 Willisów, 32 osoby przez 20 dni. Trasa to Tarent, Cassino, Piedimonte. Kto był organizatorem tej wyprawy? Organizatorem tej wyprawy był Szwadron Skorpion. Kieruje tym szwadronem nasz kolega, generał Adrian Mamzer. Odtwarzają 4. Pułk Pancerny Skorpion. Wyjechaliśmy w maju. Na lawetach pojechało 8 Willisów. Przejechaliśmy do pod Monte Cassino. Tam rozładowaliśmy się na kampingu. Lawety zostały odprowadzone na parking prywatny i stamtąd już na kołach Willisami pojechaliśmy przez całe Włochy, przez Neapol, przez góry, przez Sorrento, na dół do Taranto. Tam wyładowywał się nasz drugi korpus, który był w składzie 8 Armii Angielskiej. No i stamtąd szlakiem właśnie drugiego korpusu przejeżdżaliśmy przez miejscowości, przez wszystkie cmentarze, zapalaliśmy znicze, odwiedzaliśmy miejsca właśnie najważniejsze w naszej pamięci. Przyjechaliśmy po kilku dniach, chyba 16, pod Monte Cassino. Tam zaparkowaliśmy i rozłożyliśmy obozowisko na zboczu właśnie z góry, na której jest nasz cmentarz, od strony wschodniej. Tam biwakowaliśmy i stamtąd była właśnie cała nasza, cały nasz udział w uroczystościach 70. rocznicy. Panie Leszku, czy mógłby Pan przybliżyć pokrótce wydarzenia związane z uroczystościami 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino? W obchodach 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino było 53 uczestników, żołnierzy, weteranów. Były nasze władze państwowe. Był książę Harry, profesor Narębski, pułkownik Głowacki. 1800 harcerzy brało udział również. Wszyscy stali za harcerz i harcerka za każdym grobem żołnierza naszego. Organizacja była bardzo ładna. Harcerze roznosili wodę, bo był upał. Także organizacja była, msza święta odbyła się. Odwiedziliśmy wzgórza 575, 593, główne punkty oporu i walk. Byliśmy na Gardzieli, gdzie jest pomnik naszego czołgu, który wyleciał na minach, gdzie zginął właśnie dowódca, który wiedział, że jedzie na pewną śmierć. Stamtąd pojechaliśmy jeszcze obejrzeć pomniki, odwiedzić miejsca, gdzie jest pomnik z łusek. I byliśmy w Venafro, w Piedimonte. Wiele, wiele miejsc odwiedziliśmy. Cały szlak przejechaliśmy na kołach. Byliśmy u góry, gdzie było dowództwo generała Andersa. Latem jechaliśmy, a był przymrozek, także byliśmy blisko nieba, że tak powiem. Jakie inne miejsca pamięci oprócz polskiego cmentarza wojennego pod Monte Cassino zostały przez Państwa odwiedzone? Odwiedziliśmy słynną studnię, z której drugi korpus nasz brał wodę
były ładowane karnistry na osły i zaopatrywany cały nasz front. Byliśmy też w Casa Massima, duży cmentarz, na których leży nasz obrońca Westerplatte Sucharski. Zapaliliśmy świeczki wieczorem i następnego bramy były zamknięte na kłódkę. I następnego dnia, jak przyjechaliśmy z władzami i generałem od cmentarzy i przedstawicielami władz włoskich, zdziwieni patrzą, że cały cmentarz, wszystkie mogiły są oświetlone i palą się świece, znicze. Pytają, jak żeście tam weszli, przecież zamknięte jest, było na kłódkę. No mamy swoje sposoby, także byli wszyscy zdziwieni, że znicze były zapalone. A odwiedziliśmy jeszcze Piedimonte, gdzie jest pomnik 6. Pułku Dzieci Lwowskich. Druga wyprawa dotyczyła upamiętnienia 70. rocznicy wyzwolenia miasta Bolonia. Czy również Stowarzyszenie Pancerny Skorpion było organizatorem państwa wyprawy? Tak, Stowarzyszenie Pancerny Skorpion naszym generałem Adrianem Lanzerem. On jest głównodowodzącym. On organizuje właśnie wszystkie takie wyjazdy związane z tymi właśnie uroczystościami. No, wyjechaliśmy też na lawetach. Przyjechaliśmy pod Monte Cassino, rozładowaliśmy jeepy z lawet. No i pojechaliśmy właśnie szlakiem drugiego korpusu. Wjechaliśmy do Bolonii główną ulicą, aż na sam rynek i pod bazylikę. Tam jest została montowana płyta pamiątkowa na głównej bramie przed miastem. No, w czasie wojny byliśmy pierwsi. Przed Amerykanami wjechaliśmy do Bolonii. Także zostało to udokumentowane i tak jak mówię, płyta została umurowana w tej bramie. Były władze nasze państwowe, były odznaczenia. Między innymi nasz kolega, który mieszka we Włoszech, w Anzio, Krzysztof Piotrowski, został odznaczony. Panie Leszku, czy mógłby Pan pokrótce tym razem przedstawić nam schemat obchodów Bolonii oraz miejsca, które zostały odwiedzone tuż po zakończeniu głównych uroczystości? Po uroczystościach przy głównym cmentarzu w Bolonii pojechaliśmy odwiedzić nad rzeką Santemo pomnik i miejsce, w którym drugi korpus wkraczał do Imoli. Po Imoli pojechaliśmy na odsłonięcie pomnika naszego niedźwiadka Wojtka, gdzie była pani Anna Maria Anders brała udział, profesor Naremski, tak, gdzie został odznaczony i uhonorowany, dostał szablę od naszych władz. Również z tego, co mi wiadomo, wzięliście Państwo udział w zorganizowanej przez Was defiladzie w centrum miasta Rzymu, jakby upamiętniając żołnierzy generała Andersa, którzy niejako po bitwie Monte Cassino nie zostali zaproszeni przez generała Clarka, który stwierdził, że żadnej Greków, Polaków, ani żadnej straży pożarnej nie potrzebuje. No pojechaliśmy, kolega właśnie Krzysztof Piotrowski przyniósł papier, bardzo uradowany, mówi, niemożliwe stało się możliwym. Mamy pozwolenie na przejazd po Rzymie, defiladę możemy zrobić. Mamy obstawę policji, która będzie nas eskortowała. Przyjechaliśmy do Rzymu z wszystkimi jeepami i ruszyliśmy na objazd po Rzymie. Policja eskortowała nas i blokowali ulicę. No, a ja miałem akurat też dobrą syrenę, którą później policjanci pochwalili, bo też pomagałem policjantom. Jeden z samochodów nam się zepsuł i był ciągnięty na linię przeze mnie. Objechaliśmy cały Rzym, wszystkie miejsca. Mamy zdjęcia na tle bazyliki Świętego Piotra. Jesteśmy koło
koło Koloseum. Byliśmy na cmentarzu w Rzymie, także no, było bardzo ładnie i podniośle. No. To był taki przejazd, który zwrócił na siebie wielką uwagę Włochów. Ludzie stawali, oglądali się, patrzyli, co się dzieje. Żołnierze przy Koloseum wołali Ave i tarczą, ręką o tarczę, honory nam oddawali. Przenieśmy się teraz może do Skandynawii, bo również tam Państwo zawitali. Mianowicie odbyli Państwo rajd szlakiem samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Kto był organizatorem tej wyprawy, jaki był przebieg jej trasa oraz jakie miejsca zostały przez Państwa odwiedzone celem upamiętnienia wysiłku bojowego żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie? Organizatorem tej wyprawy był też szwadron Skorpion pod dowództwem naszego kolegi generała Adriana Mamzera. Wyjechaliśmy na lawetach, zabraliśmy jeepy i przez Szwecję, dopiero u samej góry, przekroczyliśmy norweską granicę i wjechaliśmy do Narwiku. Obozowisko nasze było położone na takich tarasach, skąd było widać miejsce zatonięcia naszego okrętu Groma. Leży 70 metrów pod powierzchnią. Stamtąd pojechaliśmy do burmistrza Narwiku. Wszystkie miejsca odwiedzaliśmy, gdzie były walki, gdzie było lądowanie naszych podhalan. Z miejsca, w którym biwakowaliśmy, było widać wielką górę, to jest wzgórze nad Narwikiem, gdzie była flaga hitlerowska ze swastyką i nasi dwukrotnie marynarze zestrzelili, to jest odległość paru kilometrów i zestrzelili tą flagę, ten maszt dwukrotnie. Jak pojechaliśmy do miasta, do Narwiku odwiedzić pomnik naszego marynarza, który niesie pocisk do działa, to nie wiadomo skąd przyszedł człowiek, później się przedstawił i zaprosił nas właśnie. Był to człowiek, który należy do zespołu muzycznego, gdzie grają i śpiewają i mają nazwę właśnie Grom. Oni się opiekują tym pomnikiem, wyremontowali go, bo już był, pochylał się. No, gościliśmy najpierw my ich, później oni jak żegnali, to z kolei oni zrobili przyjęcie pożegnalne. No, było bardzo ładnie. No. W Polsce było, pamiętam, wtedy 7-8 stopni, deszcze, zimno, jak nie wiem, a my trafiliśmy na pogodę, że było 30 stopni. Nocy tam nie ma, także siedzieliśmy do drugiej, trzeciej w nocy, a to nie była noc, tylko dzień. Nie wiadomo, kiedy iść spać. No rano żeśmy dopiero znowu jakąś wyprawę organizowali. Panie Leszku, dziękuję serdecznie za przedstawienie nam kilku szczegółów odnośnie pańskich wypraw w ramach Stowarzyszenia Koncerny Skorpion. No ja również dziękuję.